relacje, które się zderzają. W Polsce pokazywane jest, jakoby to były takie paralelne, czy podobne, a to jest to pokrywanie chrześcijaństwa, czy pokrywanie hinduizmu chrześcijaństwem, żeby sprowadzić do jednego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem ma być wiara w reinkarnację. Reszta ma sobie wierzyć, jak się chce. I właśnie te dwa wykresy są ilustracją myślenia ludzkiego, opartego na Wedach, ten górny wykres, i myślenia ludzkiego opartego na Biblii. Według wedyjskiego przekazu Bóg to jakaś anonimowa w zasadzie energia, czy byt. Jedni mówią, to było światło, inni mówią, to był jakiś wielki ocean, jeszcze inni mówią, to był ogień, jeszcze inni Brahma jako postać ludzka, ale w każdym razie nie ma definicji Weda, nie ma definicji Boga jako osobowości ponadludzkiej. Jest osobowość Boga oparta na wierze w reinkarnację, gdzie dusza poprzez kolejne ciała zwierząt, potem ludzi, przechodzi do coraz wyższych cieleń. No i ten, kto jest Maharadżą, no to już jest boska postać i jego astrolog Brahmin. Drugi boska postać. To są osoby boskie. Guru i Maharadża. Natomiast nie ma pojęcia osobowości Boga ponadludzkiego. W związku z tym ta wiara, wiara w reinkarnację, ustawia ludzi w takim segregacji gatunkowej, dokładnie jak zoologia uczy. Dusza z rybki przechodzi do jaszczurki, z jaszczurki do ptaka, z ptaka do ssaka, a ssaka przechodzi do siódry, siódry do wajsy, z wajsa do krzaku, z krzaka do bramina. I Brahmin wierzy, że jest ostatnim wcieleniem i on po śmierci dopiero wchodzi w kosmos. I znów to, ten pobyt w kosmosie jest różnie interpretowany. Oryginalnie się mówi, że to było się. Człowiek zlewa dusza, jak dwie kropy wody, jak kropla, która wpada do oceanu. A inni argumentują, że istnieje indywidualnie ta dusza, tak jak aniołowie, prawda? Istnieją takie odrębne osobowości. I tutaj jest właśnie taka mowa. Kosmiczny Chrystus, kosmiczny Budda, kosmiczny Krishna, kosmiczny, jeszcze inny, może być każdy kosmiczny, to potraktowany będzie jako nadczłowiek. I pamiętajmy, że właśnie ta religia, ten pogląd, miał wpływ na filozofię Nietzschego, a Nietzsche ustawił myślenie, że taka prawda. Tu jest dopiero miejsce na słowo nadczłowiek, a my jako podczłowiek. Jeżeli się ustawi narody tak hierarchicznie. Teraz proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tutaj człowiek, który wierzy w reinkarnację i środowisko wierzy w reinkarnację, ten, który cierpi, no to mówią, w poprzednim wcieleniu musi on na to cierpienie jakoś zapracować. No to jego wina, no to ginie na ulicy. Nie umrze nic wcześniej, tym lepiej będzie miał nowe ciało. Po co go ratować? Ma żyć 50 lat, żeby nowe ciało, czy 80, żeby nowe ciało mieć. Jak on ma 20 lat, umrze, będzie miał być nowe ciało. Więc w zasadzie nie ma motywacji do charytatywnej działalności. To, co robią ze wschodu, naśladują charytatywną działalność. Czy to czciciele Kryszny, czy czciciele Buddy, to jest po prostu kopiowanie z chrześcijaństwa tego zachowania, które dla każdego człowieka jest komunikatywne, przekonywujące i atrakcyjne. Oczywiście miłość bliźniego.
tej kaście, w jakiej się urodził. Bo po prostu jest taka wiara, że jakie cechy ma dusza, takich rodziców się wciela. Więc jeżeli na przykład dusza, jeżeli dziecko się rodzi na przykład w rodzinie krawca, to wniosek, że dusza z inklinacją do krawiectwa, predyspozycją do krawiectwa, taka dusza się wcieliła tam. I dlatego system kastrowy jest dziedziczny. Gdzie się urodziłeś, tam jesteś. To tym jesteś, czym się urodziłeś. Tak jak zając rodzi zająca, a koń konika, tak. Siódra rodzi siódrę, krawiec rodzi krawca, szewc szewca, bramin bramina, maharadża maharadża. I to jest system, który jest ogromnie wygodny z punktu widzenia społecznego. Tam się ludzie, którzy orient są w rozpowszechnym świecie, ci ludzie się nie interesują, co jest po śmierci. Tak naprawdę się nie interesują. Oni mówią o reinkarnacji, bo to jest wygodne, choć można w to nie wierzyć. Dlatego, że reinkarnacja ma takie wartości, że nie ma przepychanki do góry. Że wszyscy stają do władzy, czy wszyscy na studiach. Jeżeli na przykład ja argumentowałam, taki był Siódrów, ten najniższy, najniższej warstwy człowiek, który jest traktowany jako zwierzęca dusza, ale już ma ludzkie kształty, ale jeszcze dusza zwierzęca się wcieli, prawda? Więc jak ja mówię tak, popatrz, jak mówię do człowieka z wyższej klasy, popatrz jak ten Siódrek mały, jak on jest zdolny, jak on szybko zapamiętuje wierszy, jak on ładnie śpiewa, czy nie warto tego wykształcić? Bo to jest zdolny chłopak. A ten mi mówi tak, jak ładnie śpiewam, no to będzie miło, jak zamiata ulicę i ładnie śpiewa. No to nie miło. A jak jest zdolny, no to będzie porządnie robił tą robotę. Bo jest bystry, to świetnie będzie wykonał tę pracę. A jeżeli ma już takie zdolności, to znak, że już jego dusza wyrabia inklinację muzyczną i na pewno po śmierci urodzi się jako syn muzykanta. Bo już ta inklinacja się wytwarza. Więc moja dyskusja z prostymi wierzącymi, z ludźmi, którzy szczerze wierzą, bez jakichś dyplomatycznych odchyleń, otwarzała mi oczy na właśnie sens rozpowszechniania wiary i reinkarnacji w świecie. Bo to jest bardzo dobre. Fajnie po tym posegregować ludzi, powiedzieć, masz taką duszę, to na się siedzisz tutaj, prawda? Giniesz, to twoja wina z poprzedniego wcielenia. Mam w ogóle spokojne sumienie, o drugiego człowieka się nie troszczę, bo to jest jego sprawa. Teraz ja się mam troszczyć o siebie, wobec tego rozwijam swoje duchowe energie takimi czy innymi technikami. Egoizm. Rzeczywiście szczyt egoizmu, jak chodzi o mistykę tamtejszą. Cała mistyka jogi, zenu, innych transcendentalnych medytacji, to mistyka kontemplacji siebie. Tam nie ma drogi do Boga. Siebie do tego stopnia, że człowiek się czuje Bogiem. Weźmy naszych mistyków, którzy doszli do zjednoczenia z Bogiem, do kontemplacji zjednoczenia z Bogiem, mówią, że on jest niczym. Ja jestem niczym, a ty jesteś wszystkim. A tamten odwrotnie. Boga nie ma, on jest Bogiem. Tak się rozwinął, prawda, jego świadomość odwrotnie. Więc to jest absolutnie złudzenie, że poprzez jogę, czy medytację transcendentalną, czy zen, że się duchowość jakoś rozwinie, czy pogłębi. To jest wejście na błędną drogę. No, ale jeszcze kwestia życia. Zwierzę, człowiek. To jest w zasadzie ciągłość wędrówki tej samej duszy. Nie ma takiego odniesienia, bo to człowiek, a to zwierzę. Prawda? Można, prawda, zwierzę sobie zjeść mięso, ale człowieka nie mogę, prawda, życia jego skrócić. Tymczasem, jeżeli tam wyższy rzędem człowiek zadecyduje, ma prawo decydować o losie nawet Siódrów. Ma prawo z punktu widzenia wiary. I teraz popatrzmy, jak bardzo ta wiara kontrastuje z wiarą biblijną, gdzie od początku
Biblii Bóg objawia się jako Pan. Dalej Bóg objawia się jako ktoś, kto daje nakazy i zakazy. Rośnijcie, mnóżcie się, czyńcie swoje ziemię poddaną, ale tego owocu nie spożywajcie. Pomrzecie, więc jest zakaz i sankcja od razu. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma na świecie prawa takiego, gdzie byłaby ustawa i nie byłoby sankcji za złamanie tej ustawy. I to samo właśnie Bóg jest prawodawcą, ale koniecznie musi być również sędzią. Musi być sankcja za złamanie prawa. Najprostsze kodeksy mówią, jaka jest sankcja za złamanie poszczególnego paragrafu. Więc tu Bóg się jawi jako Pan, jako prawodawca, jako sędzia, jako Pan. I człowiek staje się jego sługą. I mimo, że mamy ten sam podział społeczny, że jest kapłan, władca, sługa i tak dalej, ale wszyscy ludzie traktowani są jako istoty na podobieństwo Boga. Niezależnie od pracy, jaką wykonują, wszyscy ludzie, kiedy dzieci się rodzą, prawda, nikt ich nie traktuje, że urodził się tu, to pewno ma taką duszę, tu. Wszyscy ludzie traktowani są jako pod względem natury identyczni, dopiero rozwijają się lub degradują poprzez stosowanie się lub łamanie przykazań Bożych. Rozwijają się albo degradują. I drugie tutaj zwierzę spada do rzędu materialnego bytu. Nie ma duchowego wymiaru i przejścia pomiędzy naturą zwierzęcia do natury człowieka. Nie ma takiego pomostu. Wszystko jedno, jakby kto chciał tę ewolucję tłumaczyć, to się nie da z punktu widzenia objawienia Bożego znaleźć jakiekolwiek odniesienie, że są różne gatunki ludzi, czyli różne natury pod względem wartości duchowej. Nie ma takiego odniesienia. I teraz rasiści, którzy no, już nie mogą nordycką rasą argumentować, czy tam błękitną krwią, po prostu szukają argumentu, duszę mają inną, ci czy tamci. I chciałabym tutaj powołać się na materiały, które tu mam. W Krakowie była dziewczyna z Warszawy na studium dla nauczycieli. To było studium podyplomowe dla nauczycieli, którzy mają zakładać szkoły waldorfskie, steinerowskie. I przyniosła taki skrypt Kraków, czas mianowy, 1991 rok. Wcześniej się zaczęło. Antropozofia była wybrana jako przyszłość wychowania światopoglądu naszego pokolenia. I chciałem tu przeczytać takie zdania, gdzie pisze dogmaty, a nauka o reinkarnacji. I oczywiście argumentuje, że reinkarnacja jest naukowo już udowodniona, jest pewnym faktem i jako dowód pisze tak tutaj, że jeżeli przyjrzymy się charakterystycznym cechom różnych narodów, stwierdzimy, że u każdego z nich jakaś jedna określona funkcja życia duszy wybije się na ten pierwszy. I tak na przykład Włosi i Hiszpanie mają szczególnie silnie rozwiniętą tę stronę duszy, która odbiera wrażenia ze świata, duszę odczuwającą, czyli bardzo tego umysłu. Francuzi żyją przede wszystkim duszą rozumu. U Anglików natomiast można zaobserwować ze szczególną ostrością formowanie się duszy samoświadomej.